Dobra, bo mamy 12 osób. Miało być 18, było przed przejściem 18. Więc poczekajmy tak z minutę jeszcze. A to ja jeszcze mam pytanie, bo powiedzieliśmy, że te klasy są rozłączne. A Tak. tu jest coś powiedziane w punkcie trzecim, że one muszą być rozłączne? Chwilka, Bo zaraz. tak czytam i tak. Jak teraz patrzę na ten slajd, no to okej, okay, dobra. Jest powiedziane, że kongruencja to jest podział tych wszystkich słów na klasy. Okay? Czyli każde słowo musi należeć do kulaka. Podział to znaczy dokładnie jednak, przepraszam. Podział oznacza, że każde słowo należy do dokładnie jednej klasy. Okej, dobra, no No, to tak tyle. samo jak dzielimy cukierki, więc. Dobra, tak. No. Dziękuję. No dobra, no to spróbujmy jeszcze jakoś szybciutko przejść przez 3D. Niestety wszystkie definicje już są na poprzednim slajdzie A albo w PDF-ie. No niestety tak się działa. Nie udało mi się zapisać, nie można zapisać tak pomiędzy sesjami tablicy. I myślę, że możemy już chyba zaczynać. Czyli co, jest 3B. 3B mówi, że relacja ta syntaktyczna, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, jest największą kongruencją pod względem zawierania. Czyli, że każda inna kongruencja zawiera się w tej syntaktycznej. Czyli jeszcze w jakiś inny sposób, to ta relacja syntaktyczna ma najmniej klas abstrakcji, jak to tylko możliwe. No okej. Okay. No to co to znaczy, że jedna relacja zawiera się w drugiej? Przypominamy sobie PEMAT. Czyli co, chcemy pewnie sobie wziąć jakąś kongruencję. Falka. Która jest kongruencją w tym języku L. No i co? I teraz chcemy powiedzieć, że ta kongruencja falka zawiera się w kongruencji falka L. Co to znaczy zawieranie? No, że te pary, które definiują relacje, są pod zbiorem No tak. tego drugiego zbioru. Czyli w szczególności to znaczy, że jak weźmiemy dowolne dwa słowa, które są ze sobą w relacji tej kongruencji, no to to oznacza, że one w szczególności są w relacji, relacji syntaktycznej. Dokładnie to chcemy pokazać. No to pewnie, żeby to pokazać, musimy sobie przypomnieć, co to jest relacja syntaktyczna. No już było przed chwilą, dłuższą chwilą. Relacja syntaktyczna mówi, że jak dorzucimy sobie na koniec słowa dowolne słowo X na słowo, do koniec słowa U i do koniec słowa V, no to albo oba należą do języka, albo żadne nie należy do języka. Czyli oba lub żadne należą do języka. No i chcielibyśmy to udowodnić. Jakby co cały czas, jakby patrzymy na definicję kongruencji. Dobra, to ja szybko powiem, że to można zrobić indukcyjnie, bo nie mamy czasu za bardzo, a chciałbym jeszcze z jedno czy dwa zadania zrobić. Czyli co, indukujemy się po pewnie długości słowa, które tutaj dopisujemy. No i co teraz? Czy ktoś chce poprowadzić tę indukcję? Czyli co, może zacznijmy od podstawy. Co się dzieje, jak słowo jest puste, które dorzucamy?
Okay? Bo my chcemy powiedzieć, że wzięliśmy dwa słowa U oraz V, które są w kongruencji. No definicja jest w PDF-ie i na obrazkach, na Slacku. No i nieważne, co dopiszemy na koniec słowa, jakie słowo, X na koniec, no to otrzymamy dokładnie, znaczy to albo oba słowa będą w tym języku, albo żadne z nich nie będzie w języku. No to chcemy po prostu rozpatrzeć tę informację dla każdego z możliwych słów X. No i zacznijmy od słowa pustego. To pewnie będzie najprostsze. No pozostajemy w tej samej klasie, tak? Tak. Chwilka. Dobra. No tak, w sensie, jeżeli słowo jest puste... Syntaktycznej. Przypomnijmy sobie definicję kongruencji syntaktycznej. No to mu... jest przecież po prawej stronie. Tak, tak, tak. Było coś takiego, że klasa C spełnia taki warunek, że albo cała siedzi w języku, albo w ogóle się z nią nie przecina. Ok? No to co to znaczy? No to jeżeli mamy U oraz V należące do tej klasy, no to mamy dwa przypadki. Albo cała, w sensie, no dobra, no to albo oba słowa należą do tego języka, no bo rozpatrujemy słowa UX oraz VX, ale skoro X jest puste, to nic nie dopisujemy, no to albo oba słowa UX, VX należą do języka, czyli to jest ten przypadek, czyli wtedy tutaj mamy UX, VX należy do języka, albo ta klasa jest rozłączna z językiem, no i wtedy mamy UX oraz VX nie należy do języka. Tak? Kto to widzi? Są jakieś pytania do tego? No dobra, to zakładam, że działa. No i spróbujmy jeszcze zrobić krok indukcyjny. Czyli, że długość X to jest jakieś N plus 1. No to w tym kroku były w tej samej klasie, tak? I teraz przechodzimy po jednej literce no do jakiejś klasy D. No i ta klasa D znowu albo należy do języka, albo do niego nie należy. I jakby w obu tych literkach przechodzimy do tej samej klasy D. Chwilka jeszcze. Zastanawiam się, jak to najładniej powiedzieć. No tak, w sensie możemy przypychać to, że jak przeczytamy dowolną liczbę literek, w sensie dokleimy coś na koniec tego słowa, tak, jakieś takie samo X, no to zawsze będziemy w tej samej klasie. W sensie zawsze oba słowa będą w tej samej klasie. Czyli, przepraszam, miałem wycierać. Czyli co? No tak, zakładamy, że po doklejeniu słowa długości N jesteśmy w tej samej klasie, tak? I nazwijmy ją sobie jakoś D, powiedzmy. Czyli, że UX, VX w tej samej klasie. Ok, czyli zakładamy indukcyjnie, że po dokleieniu słowa długości N byliśmy w tej samej klasie, bo indukcja. Czyli zapiszemy sobie X jako słowo długości N, czyli Y oraz literka A. OK? Tak, tak. No i co? No i wiemy, teraz że... z pierwszego punktu dla każdej litery A istnieje klasa jakaś tam powiedzmy E, no że DA należy, w sensie, że to nasze tam DA należy do tego E, tak? No, zacznijmy od początku. Jak czytaliśmy N literek, no to założyliśmy, że oba słowa U i dopisane N pierwszych literek oraz V i dopisane N pierwszych literek są w tej samej klasie. Okay? No i teraz z naszego pierwszego warunku o kongruencjach, gdzieś on był na tych kartkach, które są już na Slacku, to znaczy, że jak dopiszemy jeszcze jedną literkę, w tym przypadku A, no to co?
no to znajdziemy się w pewnej klasie E. Dokładnie i ona jest jednoznacznie wyznaczona. No dokładnie. Czyli oba te słowa UYA oraz, przepraszam, to miało być VYA. A oba należą do jakiegoś E. No i teraz, skoro te oba słowa są w tym, w tej samej klasie abstrakcji, również po dopisaniu N plus 1 literek słowa, to znaczy, że albo oba są w języku, albo żadne z nich nie jest w języku. Tak? No i w szczególności to znaczy, że no, jeżeli przepchniemy ten krok indukcyjny do N w nieskończoność, no to dla każdego słowa X tak jest, że jak dokleimy X na koniec U oraz V, to albo oba słowa należą do Ela, albo żadne z nich nie należy do Ela. Czyli udowodniliśmy sobie dokładnie to i udowodniliśmy sobie 3P. Czy są jakieś pytania do tego? Trochę wolno to idzie, no niestety. Dobra, nie ma pytań, więc teraz tak. Zrobimy jeszcze z jedno czy dwa zadania, bardzo szybko. Mam nadzieję, że się uda. Jak nie, to jedno. Poproszę o zdjęcie. Dobrze, i 3C to będzie zadanie do zrobienia w domu. Hehe. No, to już jest po prostu coś wywnioskować zarówno z 3A, jak i 3B. To już jest nietrudno. Idzie zdjęcie? Już poszło. Okej. No dobra. To póki jeszcze mamy czas, no dobra, mamy bardzo mało czasu. Dobra. Spróbujmy w końcu nauczyć się minimalizacji. Zastanawiam się w sumie, jak zostało mało czasu. Okej, okay. Czwarte też proponuję zrobić sobie samemu w domu. Okej. Okay. Jak się minimalizuje automaty? No, w pewien sposób to się minimalizuje takim bardzo prostym, iteracyjnym algorytmem. Jeżeli popatrzymy sobie na zadanie czwarte, ja powiem, jak je zacząć. Jak się je robi, a potem po prostu będę czekał, aż no, będę czekał jak na ludzi, którzy będą wysyłać jak, swoje rozwiązania. No dobra, to jest tak, że powiedzmy, że znaleźliśmy się w jakimś losowym stanie i chcemy jakoś umieć je rozróżnić. Znaczy, w sensie chcemy umieć powiedzieć, w którym stanie jestem. Ok? No i to, co możemy robić, to czytać sobie jakieś słowa. No i sprawdzać, czy zaakceptowałem, czy nie zaakceptowałem. To jest dokładnie to, co umie robić automat. Okej, okay, no to pierwsze pytanie brzmi, jak nie umiem przeczytać nic, żadnego z tych słów, znaczy żadnej literki, okej? Okay? No to co jestem w stanie tylko odróżnić? No jestem w stanie odróżnić tylko stany akceptujące od nieakceptujących, tak? Czyli stany akceptujące oraz nieakceptujące i tutaj nieakceptujące, one na pewno akceptujące od nieakceptujących są różne. Czyli akceptujące to są S2 oraz S7. No a tutaj będą stany S0, S1, S3, S4, S5, S6. A co znaczy nie mogę przeczytać nic? W sensie bez czytania niczego, co od razu jestem w stanie od siebie odróżnić. Czyli jestem w stanie odróżnić siebie S0 od S2, no bo nic nie czytając już wiem, że w jednym stanie akceptuję, w drugim nie. Okej, okay, dzięki. No i potem dzieje się taka jakby iteracyjna metoda, co nie? To jest tak, że chcemy ten podział
coraz bardziej rozdrabniać. Co to znaczy rozdrabniać? No być może jestem w stanie po przeczytaniu jakiejś literki, znaczy czytając jakąś literkę, powiedzmy, nie wiem, A, zobaczyć, że co się dzieje dokładnie? No, że na przykład no A jest słabym pomysłem, literką B. Jeżeli przeczytamy literkę B, to na przykład dowiemy się, że stan S1 trafia do którego ze stanów akceptujących? Do jednego z tych worków, ok? W sensie trafia do tego worka, a na przykład stan, nie wiem, S4 trafia z powrotem do tego samego worka. Ok? W sensie na początku sobie wyobrażamy, że mamy tylko dwa typy wierzchołków, a potem liczba tych typów wierzchołków będzie nam rosnąć. No i teraz zauważyliśmy, że na przykład S1 oraz S4 trafiają po przeczytaniu literki B do równych zbiorów. Ok? No S0 też trafia z powrotem do siebie. Dobra, to ja może to tak będę oznaczał. S0 też trafia z powrotem. S0 też trafia z powrotem do siebie. No do stanów akceptujących trafiają stany S6. I któryś jeszcze być może. S3. No nie, chyba tylko stan S1 i S6. No dobra, no i stan S2 oraz S7, jak przeczytaję literkę B, to oba trafiają do stanów nieakceptujących. No i co to znaczy? No to w szczególności oznacza, że stan S1 oraz S6 jestem w stanie odróżnić od stanów S0, S3, S4, S5, co nie? Czyli w szczególności tak naprawdę ja chcę to bardziej rozdrobnić na S2, S7, tutaj S1, S6, a tutaj S0, S3, S4, S5. No i chcę te operacje wykonywać, aż do momentu, gdy nie będę w stanie już nic dalej rozdrobnić. No i już nie trudno zobaczyć, że jeżeli nie będę nic w stanie rozdrobnić, no to dokładnie zostaję z automatem skończonym. No i widać, że no, w pewien sposób on jest tak mały, jak to tylko możliwe. No ale to jest taki algorytm. No wykonałem pierwszy krok tego algorytmu. No i liczę na to, że wykonacie pozostałe. Dobra, to póki jeszcze mamy czas, znaczy nie mamy czasu, ale spróbujemy zrobić jeszcze jedno zadanie. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Spróbujmy zrobić zadanie 5. A, poproszę o zdjęcie. Oczywiście. Zrobiłem. No dobra. No to spróbujmy zrobić sobie zadanie. No dobra. 5. No i do domu będzie 6. Znaczy w ogóle wszystko, co tutaj widzicie. 6, 7, 8. Dużo. Dobra. Zadanie 5. Mówi o coś takiego, że dwa słowa mają o tej samej długości mają sobie jakąś odległość Hamminga. Co to znaczy, że mają jakąś odległość Hamminga? No to zobaczmy, na ilu literkach te słowa się różnią. Te dwa słowa różnią się na dwóch pozycjach, wobec tego mają odległość Hamminga dokładnie 2. No to w praktyce się oznacza tak, że odległość Hamminga dla S oraz T jest równa 2. No i teraz mamy sobie na wejściu język regularny L oraz K, powiedzmy naturalny, dodatnie nawet. No i chcemy sprawdzić, że regularny jest język złożony ze słów, które są w odległości co najwyżej K Hamminga, no i potem jeszcze odległości dokładnie K Hamminga. Zacznijmy od co najwyżej K. OK, czy są jakieś pomysły do tego zadania?
ja chyba umiem skonstruować automat. O, to by było super. Znaczy wiadomo, jak mamy język regularny, to on wyznacza tobie jakiś automat, czyli jak język jest regularny, no to znaczy, że A jest jakimś automatem rozpoznającym go. Zakładam, że to chcesz, że tego chcesz, tak? No tak. I chcesz, żeby był deterministyczny, niedeterministyczny? No deterministyczny, ale to chyba niewiele zmieni. No w szczególności zawsze się opłaca, że deterministyczny, prawie zawsze się opłaca. No dobrze, to teraz robimy kopię tego automatu od A0 do AK. Mhm. Dobra, czyli skopiujmy sobie ten automat dużo razy. No to będzie A0, A1, A2, A3. No powiedzmy, że K jest równe 3 w naszym przypadku. OK. No i mamy sobie kopię automatu. I teraz pozycja startowa to pozycja startowa w A0. Okej. No i te różne kopie oznaczają, ile jest tak jakby różnic na razie we wczytanym słowie. Okej. I będziemy robić automat niedeterministyczny. Wewnątrz jednej kopii wszystkie krawędzie zostają tak, jak były. No i to dodajmy krawędzie od kopii AI do AI plus 1. Że jeżeli była krawędź z V do U literką A, to jest krawędź z V w AI do U w AI plus 1 literkami wszystkimi poza A. No dobra, czyli na przykład jak język jest ABC, to ja sobie mogę tą zieloną krawędzią przejść albo literką B, albo literką C. OK? No i chcesz powiedzieć, że tworzę takie krawędzie dla każdego, dla każdej takiej pary automatów sąsiednich. I co to dokładnie oznacza? No, w sensie i ten automat, gdzie i jest co najmniej 0, mówi, że no, wykonałem tak jakby już w tym momencie dokładnie i pomyłek, jak wczytywałem sobie słowo. Okay? Czyli jak sobie wczytywałem literkę, jak chciałem sobie wczytać literkę A, to tak naprawdę mogę sobie wczytać literkę B albo C i zwiększyć mój licznik pomyłek o 1. OK? No dobra, kontynuuj. No i jeżeli chcemy mieć co najwyżej błędów, to teraz wszystkie końcowe są nadal końcowymi. No dobra, jeżeli ten był końcowy, no to wszystkie kopie końcowego będą końcowe. OK? Czyli to jest rozwiązanie 5a. Dobra, to przerwę na chwilę. Czy są jakieś pytania do tego? I poproszę o zdjęcie. Czy mógłbyś jeszcze raz powiedzieć, co to są te, w jakim sensie A z indeksem to są kopie tego automatu oryginalnego? Dobra, wyobrażasz sobie, że bierzesz po prostu K plus 1 kopii tego automatu, w sensie całego go kopiujesz, tylko potem jakoś, tylko potem powiemy, czym są stany początkowe i końcowe w tym wielkim, skopiowanym automacie, OK? Stanem początkowym, OK, dobra, i teraz AI, jestem w automacie AI, jeżeli popełniłem dokładnie i błędów. Czyli jeżeli chciałem przeczytać sobie jakieś słowo, powiedzmy, nie wiem, A, B, A, A, B, ale sobie na przykład już uznam, że popełnię sobie dwa błędy i przeczytam, nie wiem, A, B, A, X, Y. No i jestem teraz wtedy w automacie A2. No i chcę dokładnie to dokładnie taki cały proces zamodelować, OK? No to zaczynam w stanie początkowym A0, bo na początku nie popełniłem żadnego błędu. No i jak mam sobie jakąkolwiek krawędź wewnątrz A0 albo A1, A2, A3, no to mogę sobie tak po prostu nią podróżować i nie popełnić żadnego błędu. Ale mogę też uznać, że sobie popełnię błąd, więc jak chcę sobie przejść krawędzią A, na przykład tą, w sensie jeżeli chcę przejść z tego stanu na górze do tego stanu na dole, w takim oryginalnym automacie, ale chcę tak naprawdę przeczytać inną literkę niż A, no to ja wtedy popełniam błąd. No i symuluję popełnienie błędu, poprzez przejście do
kopii o jeden w następnym automacie. Ale no, muszę iść wtedy złą literką. I tych kopii tutaj mamy K plus 1 zawsze. K plus 1. Żeby właśnie mieć K błędów potencjalnie. Tak. Pozwalamy na K błędów. Mhm. Dobra, dzięki. Mhm. No i to są akceptujące. Mhm, poproszę o zdjęcie, teraz będzie lepiej. A nie K plus 2 powinniśmy mieć, żeby, znaczy jeszcze śmietnik mieć, jak popełnimy więcej niż K? Budujemy niedeterministyczny. Ok? I tak wyjdzie ten automat niedeterministyczny. W sensie śmietnik musimy mieć koniecznie w deterministycznych, a w niedeterministycznych po prostu może się okazać, okay. No nie mamy czym wyjść, no przypał. Ok, dzięki. Mhm. Znaczy niektóre definicje deterministycznych mówią, że śmietnik nie musi istnieć, no ale no zależy to wszystko od definicji. Mhm. No dobra, no to jeszcze pytanie, jak zrobić 5B w takim razie? No robimy tak samo, tylko stany akceptujące są tylko w tym AK. No dokładnie. Boże, skasowałem dużo rzeczów. Dobra. No tak, w sensie wtedy stany akceptujące będą znajdować się tylko w tym ostatnim automacie. No bo musimy popełnić dokładnie K błędów. Czy są jakieś pytania do tego? A, i poproszę o zdjęcie też do tej wersji. No dobrze, zakładam, że nie ma pytań. Bardzo chętnie bym zrobił zadanie 6 i 7, ale już skończył nam się czas. A bardzo, bardzo byłyby pewnie dosyć edukacyjne byłyby te zadania. Więc no, po prostu proponuję, żebyście je sami zrobili. No, nie da się chyba inaczej. Mamy w tej chwili, zostało nam minus 15 minut. Więc tak. Więc zróbcie koniecznie zadanie 6 i 7, dokończcie 4. No i kto chce, może sobie 3 C. No i może w końcu ktoś będzie umiał 8, jeżeli ktoś kiedyś będzie umiał 8, no to też proszę powiedzieć. Czyli wszystko, czego nie zrobiliśmy z tej kartki, bardzo fajnie by było, żebyście zrobili. Dużo tego jest, ale no cóż. Niestety tutaj się pracuje trochę wolniej, więc żeby zrobić tyle samo, niestety trzeba też samemu trochę się pobawić. Czy są jakieś pytania do dzisiejszych ćwiczeń? Chyba nie. No dobra, no to wiecie, co macie robić, jeszcze to napiszę, no i dziękuję. Dzięki. 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 Dzięki.